Okej, jest jeszcze, jak mówię, dwójka specjalnych zainfekowanych, specjalnych zombie. Kolejnym zombie, o którym powiem, jest to tak zwana Witch. Tak, jedyne damskie specjalne zombie w Left 4 Dead 1. I tak, Witch właściwie, ona tak sama w sobie jest niegroźna. Ona jest taka groźna tylko wtedy, kiedy ją wkurzymy. Po prostu zaatakujemy ją, albo po prostu będziemy na nią się gapić się z tą latarką, że będziemy jej świecili w oczy. To ją wkurzy i ona będzie atakowała, jak mówię, tylko osobę, która będzie ją wkurzała. I w zależności od poziomu trudności, Witch może tą osobę albo powalić na ziemię, albo od razu może tą osobę zabić. Znaczy, może ją zabić tylko na ekspercie. Ja teraz będę grał na zaawansowanym, więc się nie będę musiał o to jakoś szczególnie bać, o to, że Witch mnie zabije. I Witch, no, mimo tego, że niby wygląda jak taka słaba, taka nastolatka, niby taka dziewczyna, niby wie, że nic szczególnego, to jednak nie lekceważcie jej siły, bo jak mówię, ataki ma naprawdę mocne. No i także ma dużo punktów zdrowia, bo aż 1000. I to chyba w każdym poziomie trudności ma 1000, jak pamiętam. Tak, raczej Witch można albo po prostu omijać się z daleka, albo można ją próbować tak, no tak jak tak to się mówi, można ją crownować. Czyli trzeba jej na niej wykonać headshota, no shotgunem, strzelbą z bliskiej odległości. A czy lepsza byłaby strzelba automatyczna, którą później zobaczymy, że taka broń będzie. Taka automatyczna strzelba będzie jest naprawdę dobra przeciwko Witch. I was no prawie zawsze zabezpieczy. No i co do Witch właściwie już nie ma nic do mówienia. I został jeszcze jeden zainfekowany specjalny, no na pewno najgroźniejszy ze wszystkich. Mowa o tak zwanym tanku. Tank, on ma naprawdę dwa naprawdę silne ataki, które wam mogą zadać się na mnóstwo zdrowia. Jeden atak jest to zwykły atak uderzeniem, tak jak wy wiecie, że on was uderza. I drugi atak jest taki, że on po prostu wyrywa kawałek ziemi, który ma pod sobą. No to jest kawałek betonu i on tym kawałkiem będzie rzucał no, w osobę, która jest najbliżej jego, no albo przynajmniej tą osobę, którą on planował tam niby atakować od początku. Jak mówię, ataki, no znaczy nie handla, tylko tanka, mogą być naprawdę potężne, no też to wszystko zależy trochę od poziomu trudności, na którym gracie. Też na ekspercie tank może was od razu powalić. Na niższych poziomach trudności, no trochę móc jednak tankowi zajmie powalenie, więc no... Też pół biedy, no i też... Ilość zdrowia tanka, znaczy jak on ma, no ona jest inna też no, tak w zależności od tego, na którym poziomie trudności gracie. Otóż tak, na łatwym tank ma 3000 punktów zdrowia, na łatwym 3000, na normalnym 4000. Jak pamiętam, chyba na zaawansowanym i ekspercie ma on 7000 punktów zdrowia, tak, więc no z tym może być całkiem kłopotliwy. No i tutaj jestem tak gwarantowany, że no, bez dobrego planu przeciwko tankowi, no na pewno on kogoś może powalić, a może nawet zabić. No, szczególnie jak mówię, w grze z botami. Okej, to mamy właśnie, jak mówię, naszych kompanów. Tu jest Zoe, tam z tyłu widzimy Billy Francis. Tak możemy ich nawet widzieć, no gdzie są, jak się stoją, jak im się po prostu wszystko wiedzie tam za ścianą. Widzicie, są ich tak jakby kontury. I to wszystko, no, o czym mogę teraz powiedzieć na początku, tego zagrajmy. Jak mówię, chciałem wam przedstawić, no, fabułę tej gry, no, tych specjalnych zainfekowanych. I teraz możemy otworzyć drzwi i przejść na początek tego poziomu. I spotykamy pierwsze zwykłe zombie. Jak mówię, zwykłe zombie są oczywiście bardzo słabe. Może no, śmiało zabić no, takim jednym strzałem ze strzelby. Albo tam kilkoma, naprawdę też z Uzi. To się wykończy. Tak, mamy też drugą broń, która jest pistolet. Pistolet ma całe szczęście, no... No tak, ma całe szczęście nieskończoność amunicji, więc o to się nie bójcie, że amunicja właśnie skończy, to jesteście kompletnie bez broni. Całe szczęście czegoś takiego nie ma. I usłyszę boomera. Tak, on wydaje sobie takie odgłosy, takie jakby brekanie, jakby rzyganie, wiecie. Jak mówię, boomera trzeba atakować się z daleka, więc już się na niego szykuje. A jest choda tak w ogóle. Tak, choda nas atakuje teraz. Jeżeli mi boomer nie wskoczył w nieodpowiedniej chwili, naprawdę to może być mi wszystko utrudnić. Gdzie jest ten boomer? Naprawdę? O, jest boomer! Widzicie, on tu się ukrywał. Tak, on też zawsze jak mówię eksploduje po... no, po, no w czasie, gdy on umiera. Tu jest coś się dobija. Nie, może to zombie to o teren walczą, bo też czasami jest, że dwa zombie są zbyt blisko siebie, więc o teren walczą, po co się biją pomiędzy sobą. Po prostu mówię, zombie są bez mózgi, wiecie. O, i jest smoker! Wiecie, to był jego atak językiem, ten język mnie przyciągnął do niego. Jednak zdążyłem go zabić, więc już, no, już się o niego nie martwię.
No jeszcze nie widzieliśmy Huntera, o którym mówiłem, no on tam jeszcze niby Witch i Tank też nie widzieliśmy, ale no Witch i Tank są dużo mniej powszechni niż Smoker, Hunter lub Boomer. Tak, co do broni, na początek zawsze brałem, zawsze brałem właściwie strzelbę, bo naprawdę w tej grze ja jestem wielkim fanem strzelb. Bo to trzeba jest, w tej grze, przyznajmy szczerze, aż jest zbyt dobrą bronią. Tak, mamy także bronie miotane, a czy są dwie bronie miotane w całej grze. Jedną właśnie wziąłem, jest to koktajl Mołotowa. Drugą bronią jest taka bomba, która przyciąga zombie i potem oczywiście eksploduje po jakimś czasie. I tak, mamy także tak zwane tabletki przeciwbólowe, tak zwane pilsy. Tak właśnie Francis już wziął swoje pilsy. Pilsy wam odnowią 50 punktów zdrowia, ale tylko na jakiś kawałek czasu. Potem to zdrowie będzie wam stopniowo się zmniejszać. Więc no pilnujcie, też pilnujcie, jak z tych pilsów będziecie korzystać. No apteczka, no jeżeli jej użyjecie, no ona wam parę zdrowia uzupełni i to na stałe. O, ty jeszcze żyjesz, okej. O, jest rzekłe, no hordę, ale skąd atakuje? O, widzę, że stąd leci, tam była dziura w ścianie. I widziałem Huntera z tyłu, widzicie, o, tutaj się palił Hunter, widzicie, to był Hunter. O, a tu się jeszcze dobijały pojedynczy zombie. I jeszcze Boomer też, jak słyszę, się dobija, więc skądś to. Tak, dobrze rzuciłem z tą koktajlem Mołotowa, naprawdę mi pomogła z tą hordą jednak. O, nie wiem, czy Boomer nie ma nie przeszkadza z tamtej lewej strony. Czy może jest tutaj na zewnątrz? Jestem tego pewien, więc będę się pilnował raczej. I też nie chcę być zbyt blisko niego, kiedy będzie on po prostu wybuchał, bo jak mówię, on to może was obrzygać i przeciągnąć kolejne hordy zombie. Tu widzę go nie ma jednak. Nie wiem, coś mi się zdaje, że on przyjdzie z zewnątrz. Jednak jeszcze go nie widzę, więc no trudno mi jednak wszystko ocenić, jak jest. Pilnuję przodu, pilnuję tyłu, jak mówię, no trzeba tego Boomera jednak na niego patrzeć, trzeba z nim się osobiście obchodzić. O, widzę Boomera, ja stał na samochodzie. Tak, Boomer jest na tyle od tyłu jednak, tak na tyle łatwo go rozpoznać, że no po prostu się rzuca w oczy, no i wiecie. O, i teraz Smoker mnie jednak chciał załatwić, no był tam na dachu. Tak, o, może nawet z takich miejsc atakować. A tam Hunter z tyłu nawet, okej. Jednak zabili go. Tak, boty całe szczęście sobie jakoś radzą z zabijaniem, no w ogóle zombie, nawet tych specjalnych. No i jeszcze co do pistoletów, no co do tych pistoletów. Możemy mieć dwa pistolety na raz. I z wszystkim też będziemy mieli nieskończoność amunicji, więc naprawdę miło. Dokładnie więcej amunicji za kompletnie darmo. Tak, to pewnie nie wiem, czy niektórzy z was zauważyli, ale jednak no ja bardzo chętnie celuję w głowę. Bardzo chętnie w głowę strzelam, wykonuję headshoty bardzo często. Znaczy może nie dlatego, że po prostu chcecie popisać, że patrzcie, jak headshoty wykonuję cały czas, jestem mistrzem i broi w ogóle. Znaczy nie, po prostu chodzi o to, że mi się po prostu w głowę bardzo wygodnie celuje, naprawdę. Po prostu strzały w głowę są dla mnie bardzo wygodne. One też gwarantują raczej, że no z tym strzałem no, takiego zombie zabijemy. Wiecie, o tu widzę jakiś pojedynczy, no nawet nie pojedynczy, o Hunter! Muszę się na to oddalić, bo on, jak powiem, może na mnie skoczyć. A to za chwilę będzie mi mógł naskoczyć chyba, lepiej bardziej niż... A, dobra, wykrakałem. Widzicie, to był Hunter, zacząłem trochę zdrowia przez niego. No na pewno z trio Hunter, bo mężczyzn mógł, no jak dla mnie Hunter jest najgroźniejszy. A tu mamy kolejny Mołotow. Tak, Mołek. Sami mówię Mołek, żeby niby wiecie, Magda Mołek, której nigdy nie lubiłem. No i nic, jak mówię, trochę zaraz straciłem z tym, ale trudno, wiecie. To już tego nie naprawię. A to jest kokosz na śmieć, myślałem, że to jakieś kolejne zombie. Okej, ten samochód tutaj. I takie samochody, takie czerwone. One mogą uruchomić alarm. Alarm też przyciąga hordy zombie, więc nie stracicie w te samochody, jeżeli nie musicie. A to no chyba, że chcecie, wiecie, to na wasze, no, na wasze ryzyko, to wszystko. I okej, mamy tak zwany safe house. Tak, safe house to są miejsca, no tak jakby checkpointy w całych kampaniach. Które możemy sobie uzupełnić amunicję, zdrowie, to wszystko. No najbardziej obawiam, jak mówię, to wszystko z powodu tego Huntera.
Znaczy ja po prostu go widziałem, jednak no, tam atakowała horda, więc nie mogłem go zbytnio zauważyć i go no, wcześniej strzelić jednak. No widzicie, mam dużo headshotów jednak. Jestem headhunter. Okej, tak, tutaj jest, jak mówię, amunicja, tutaj jest więcej apteczek, także bronie. Jakbyście chcieli na przykład zmienić sobie. Jednak ja to będę korzystał ze strzelby, jak mówię, jestem wielkim fanem strzelby w Left 4 Dead 1. A czy w dwójce już nie jest tak dobrze z tymi strzelbami, bo akurat sobie niedawno dwójkę kupiłem. A przynajmniej w dwójce po prostu gra namawia do tego, żeby po prostu więcej broni wypróbować, wiecie. Ale tutaj no po prostu no, korzystam głównie ze strzelby, ewentualnie no z karabinu myśliwskiego, który później się pojawi w grze. I może się uleczę. Zresztą tych apteczek jest mnóstwo, a no zdrowia nigdy za wiele, wiecie. A z tym możemy wyjść. Okej, tutaj pilnuję, może strzelić pistoletem, żeby amunicji nie zużywać niepotrzebnie. Albo dobra, ja się będę wysilał. Okej, ten skok na dół jest niebezpieczny, tak jeżeli sami skaczecie na dół, to jest, no jak mówię, to może być dosyć niebezpieczne, może was wiele zombie tak zaatakować się z kilku stron. O, tu widzę zombie, jakaś nie wiem, jaka jest w ogóle forma żeńska od słowa zombie? Znaczy, rodzaj ty, bo jest niby facet zombie, to co, ona to jest, ona zombie? Ja może jakaś, nie wiem, zomba, zombica? Naprawdę nie wiem. Naprawdę musi być jakieś rodzaj żeńskie od słowa zombie. Mówię, jakaś zombica, coś. I znowu słyszę hordę. Leci stamtąd, więc tam rzucę Mołotowa. Też przy okazji tutaj mamy właśnie bombę, o której też mówiłem. O, tu był Hunter, on przygłosił Billa, jednak Francis go zdążył zabić. O, teraz Smoker z góry leci. Tak, to jest jego język. Tak, tego Smokera no, będę raczej próbował pilnować. No dzięki za ostrzeżenie, że tu jak ktoś nadchodził, ale no jednak operowałem trochę głupio, no szczerze. To po prostu leżało. Tu były jakieś jeszcze zombie w szybie wentylacyjnym. Okej, to jest takie miejsce, gdzie dość średnio się pojawiają takie specjalne zombie, wiecie. Z tyłu się szybko topi, no właśnie widzicie, zombie po prostu, znaczy nie zombie, tylko no nasi właśnie kompani. No i czasami nie pilnują tego, no co się wokół nich dzieje, tak. To może być no, po prostu uciążliwe. Ja zawsze z tyłu słyszę Smokera. O, a z tyłu jest Hunter, o, mam go. Tak, on po naszym ataku udanym odskakuje zawsze, no może prawie zawsze, czasami jednak on nie skakuje, po prostu próbuje atakować się cały mimo wszystko. Okej, mam Huntera zabitego. Tak, do Huntera ja zawsze podchodzę jak najbardziej powoli, jak najbardziej ostrożnie. Że po prostu mieć idealną okazję na strzał, że ja będę pierwszy, a potem dopiero Hunter się zorientuje. Bo teraz jest Smoker. O, akurat zabity. A to dałem dwa strzały, a tego nie zabiło. Całe szczęście build dokończył no, moje dzieło. Tutaj nie będę tej bomby w ogóle zużywał, bo naprawdę nie ma potrzeby. To nie jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście bomba się przyda. Bomba jest lepsza na taki bardziej otwarty teren. A co mnie z tyłu dobija tutaj? O, pilnuję teraz chyba przodu, bo znowu boomera słyszę kolejnego. Jest boomer. Bo już chciał nas obrzygać. Jeszcze tam słyszę, że się dobijają pojedyncze jakieś zombie. Tak, to chyba wszystko. Możemy śmiało iść już dalej.